Na dzisiejszej gali zatańczymy dla Państwa czacze, wcielając się w postaci z bajki Zwierzogród. A wybraliśmy tą bajkę, ponieważ Maja po prostu ją uwielbia. Czarek w roli trenera poradził sobie bardzo dobrze. Od razu jak wszedłem na salę, zauważyłem między nimi jakąś chemię, więc wiedziałem, że bardzo dobrze będą ze sobą współpracować. Nawet gdy mnie nie było na sali, wiedziałem, że Czarek dobrze przekaże wiedzę Mai i że na pewno bardzo dobrze ją nauczy. Zanim przyszłam do programu, to słabo było z moim tańcem, a teraz czuję, że już umiem tańczyć. Maja była punktualną i ambitną uczennicą. Już po pierwszych treningach mogłem stwierdzić, że Maja ma wrodzoną smykałkę do tańców latynoamerykańskich, o czym za chwilę się przekonacie. Współpraca z moim trenerem i mentorem układała się bardzo dobrze i się wielu rzeczy nauczyłam. Jeśli uda nam się wygrać, pieniążki przekażemy na Adasia Słuszczyńskiego, który choruje na autyzm. W ich choreografii podkreśliliśmy nie tylko elementy tańca, lecz również gimnastyki. Więc mam nadzieję, że ich taniec będzie jedyny i niezwykły w swoim rodzaju. Więc trzymam za nich kciuki. Pamiętajcie, pomagać każdy może. Yeah!